Siemano, witam bardzo gorąco w kolejnym wydaniu Plener TV. Dziś w naszym studiu dwa sławy. Siemano! Siemano. No jak? Może przywitacie się bardziej, jeszcze bardziej, tak wiesz, na beatboxie, na freestylu. Genialnie. No cześć. Jarek złości, we serce skradnę w mig. Szukam stałego związku, alchemik. Lubię wycieczki autokarem, nie liczy się dystans. Byle nie siedzieć na kole jak Monika Kuszyńska. Kręcą mnie łamigłówki, człowiek zagadka. Robię jaja wbrew regułom jak dziobak chociażka. Często trafiam do kosza jak skurczy ikona. I zawsze opuszczam klapę tak jak dumny kinoman. Wiem jak to jest, mieć styl i mieć klasę. Podobno mam sobie to coś, Kurt Russell. Gentleman, może zacznę od podstaw. Panie zawsze puszczam w progu jak mafię sosnowca. Znasz się na chłopcach? To w gusta trafię na pewno. Trafię na stówę, Władek Jagiełło. Chciałbym cię poznać od samej podszewki. Pozdrawiam, zapraszam, tylko poważne oferty. Koniec tygodnia, odpalam kopa. Jeden, drugi, trzeci, czwarty czas. Ładnie wyglądasz, chciałbym cię poznać. A odwagi brak, a odwagi brak. Panowie, czy można mówić w Polsce o czymś takim, co nazywa się comedy rap? Czy takie pojęcie w ogóle istnieje? Można mówić pozwalam. Tak, można mówić też pozwalam, ale to zaraz będziemy robić analogię do nas, rozumiem. To będzie następne pytanie. Dokładnie. Analogia jest taka, czy wy reprezentujecie ten podgatunek? Tak. Nie. No widzisz, bo nie. Teraz pytanie, czy na przykład bekowe linijki, w tym wypadku Lil Wayne, jest comedy rapem? Nie, no oczywiście, że nie jest. Nie. My reprezentujemy klasyczny rap o lekkim zabarwieniu erotyczno, imprezowo, lingwistyczno, bekowym, ale czy komediowym? Ja wiem. Po co to nazywać? Dajmy temu spokój, niech to sobie płynie. Okej, okay, rozumiem. Czyli nie mogę na was zakwalifikować do żadnego podgatunku, gatunku i tak dalej. Zawsze jak swoje MP3 wrzucaliśmy w internet, to w tagach w Winampy wpisywałem comedy rap, German pop, ale wolałbym zostać przy German pop. A ja wolałbym, żebyś nie tagował następnym razem kawałków naszych i podpisywał łona. Nie no, beka, nie było. Tak. I tak tego nie wytniemy. Słuchajcie, zaczęliście w którym roku tak naprawdę robić rap i kiedy się spotkaliście i właściwie jak to u was się zaczęło? Przygoda dwóch sławów. Kolega odpowie na to pytanie. Nasza przygoda razem wspólna, nasza, ja, on, my, ona i on, niebo i grom. 2007 rok to był, znaczy poznaliśmy się w 2006, miałeś wtedy dredy, byłeś lewakiem, pamiętam. Dredy chował pod czapką, bo nie było modne się z nimi wtedy też pokazywać. I pamiętam, że odbyliśmy bardzo srogie spotkanie i wtedy nastąpiła wymiana płyty z wokala... Nie, jak to było? Ty mi dałeś bit chyba, nie? Na płycie. Tak było. A ja go chyba wziąłem, albo odwrotnie. I ja go schowałem pod czapkę. Ja go miałem pod swoją czapką. Dobra, czyli to była wymiana na linii producent-raper, nie raper-raper? Tak, dokładnie. Chciałem od niego jeden bit chyba, no i od jednego bitu skończyło się na płycie Dla Sławy, która wyszła w konsekwencji w 2007. Pamiętasz tą płytę, lubisz ją. Jak to się mówi? Najlepszy prawilny projekt, jaki ujrzał światło dzienne, odkąd skończył się Adwent. Tak. A nawet i karnawał. Specyficzna produkcja. Wydana przez 16 wersów. O, tak. Porozmawiajmy o tym. Dokładnie. Jest to warszawski label, który później zmienił się na, znaczy osiągnął status stowarzyszenia. Jakie jego losy, nadal nie wiem, może wy wiecie. Nie wiem, bo składka wzrosła, więc się wypisaliśmy. To znaczy, że składka opiewała, a ja mogę o tym mówić, ile? Na jaką kwotę opiewała? Chyba nie mogę. No wzrosła tam o 20 zł, więc daliśmy sobie spokój. No ile można? Ile można. Ja nie wiem, czy oni jeszcze tam coś działają. Tele, ten jeden z właśnie dwóch założycieli. Gorąco cię pozdrawiam, Mateuszu. Później organizował jakieś tam warsztaty beatboxowe, producenckie tam. Tak, to była taka bardzo ogarnięta młoda dusza. Niestety trafił na złych ludzi, na nas. A jak się poznaliście w ogóle? Przez internet napisał do nas. Znaczy on napisał do mnie i do kolegi innego w zespołu z Instrumentalix. Tamtą płytę chciał wydać u siebie. No ja później mówię, to też wydaj, ziomeczku. No dobra. I poszło. Pyku. I tak zostaliśmy. Jak się przyjęło? Na miękko.
O dziwo dobrze. Z tego co pamiętam, no. Dużo było pozytywnych bardzo opinii, chociaż nie obiła się jakimś mega szerokim echem, tak jak zresztą każda nasza płyta. Natomiast tak, z tego co pamiętam było miłe zaskoczenie, bo ludzie nas wcześniej niekoniecznie kojarzyli. Znaczy no, trochę kojarzyli, ale bardziej ciebie, bo lubiłeś pisać różne rzeczy na internecie. Ubierz spodnie. Choinka się śmiali. Także tak, pamiętam, że przyjęcie było miłe i to nam otworzyło drogę do wielkiej kariery. Dziękuję. Czy tym kolejnym krokiem była nieśmiertelna nawijka dwusławowa w 2010 roku? Nie. To była nieśmiertelna nawijka dwuskładowa w 2010 roku. If you know what I'm saying. Tak, jak to nie? Nie, bo powstawała w tym czasie muzyka kozacka. A, no tak. Muzyka kozacka była bezpośrednim następcą płyty Dla Sławy, natomiast w związku z tym, że bardzo długo czekaliśmy na miksy, mastery, ja wiem, że to wielkie słowo w stosunku do tego nielegalu. Ubierz spodnie. To w międzyczasie postanowiliśmy sobie, że zrobimy sobie mixtapik, bo jak już gdzieś kiedyś wspominaliśmy, najpiękniejsze spontaniczne opcje to opcje mixtapowe, także polecamy. Chronologicznie kozacka. Chronologicznie kozacka, natomiast wy, drodzy słuchacze, ty, droga prowadząco i ty, drogi operatorze, najpierw mieliście okazję usłyszeć nieśmiertelną nawikę właśnie. Tak wyszło dziwnie po chińsku. Strzał w stopę trochę. Co zrobić? No cóż, nie da się tutaj ukryć, że analogia nawiązuje do nieśmiertelnej nawiki zip składowej. Tak jest. Tak jest. Piękny utwór. Historia polskiego rapu, zajebisty beat wacu, teledysk, waco na bitmaszynie, boisko, chłopaki nawijają. Warszawa, tak. No dobra, chłopaki, mamy 5 lat, 2 albumy, 1 mixtape. Czy to już był odpowiedni moment na to, żeby w końcu zapukać na legalną scenę i powiedzieć, siemano, jesteśmy? Czas najwyższy, słuchaj, nie stajemy się coraz młodsi. Aniu, my, wy. To był czas najwyższy, to był ten ostatni dzwonek, gwizdek. Załapaliśmy się. Poszło. Underground kredyt został spłacony oficjalnie, płyty zostały wydane, ludzie wiedzieli, że byliśmy także tą naturalną drogą po kolei, stopień po stopniu. Zresztą my nie jesteśmy przecież najmłodsi. Nawet rzekłbym, parafrazując jeden z numerów, że jesteśmy starymi, no, koniami czy końmi? Koniówami. Ubierz spodnie. Także tak, albo teraz, albo nigdy. Teraz, albo nigdy. Ace. Dobra, czyli panowie zaznaczyliście w swojej rozmowie między innymi, że jednak ważna jest ta droga undergroundowa i to, że jednak ekipa przechodzi z płyty na płyty i zdobywa powoli tych słuchaczy, tym samym rozwija swój styl. Czyż nie tak? Nie. Tak. To znaczy to wszystko teraz przyspieszyło. Myśmy musieli dużo więcej ćwiczyć, trenować, tych płyt robić. Teraz młodzież ma dostęp do wszelakich informacji, możliwości sprzętu, pieniędzy, kobiet i jest łatwiej być raperem, szybciej. A czy będziemy nawiązywać do jakichś programów, które obecnie mają miejsce? Nie, niekoniecznie. Chyba, że chcesz, to jak najbardziej. Dobrze, nawiążmy. Żywy rap. Ostatni program. Bardzo fajne rzeczy tam się dzieją. Oglądałem, słuchajcie, drugi odcinek Eliminacji. Posikałem się kilkukrotnie się też zaskoczyłem. No mile in się plus. In plus, zdecydowanie. Także wracając do poprzedniego pytania, nie wydaje mi się, że trzeba to spłacić, że trzeba wydawać te płyty jedną po drugiej, jeżeli ktoś jest zajebiście utalentowany, dlaczego nie w takim konkursie, no dlaczego nie, no powiedz dlaczego. A no widzisz. Ja na przykład nie widziałem jeszcze tego programu, ale chciałem bardzo pozdrowić panią Wdowę. Dobra. Są jeszcze konkursy organizowane przez wytwórnie płytowe na demówki, są kręcone rap one-shoty. To faktycznie bardzo skraca drogę między słuchaczem a tak naprawdę wykonawcą. Czy wy na przykład czujecie jakiś niedosyt z powodu tego, że nie mieliście takich możliwości? Ja bardzo się cieszę, że dopiero teraz wydaliśmy legalną płytę, bo jakbyśmy wydali poprzednie, to byłaby trochę lipa, bo one nie były tak fajne jak chciałbym. Tej myślę, że nie będę się wstydził za 5-10 lat. Także wszystko dobrze. Chociaż fakt, że raper powinien debiutować w wieku lat max 18, to jest młoda muzyka dla młodych ludzi. No ale takie warunki polskie. Okej, jesteście z Łodzi. Jak ogólnie łódzka scena, czy klimat w Łodzi sprzyja temu, żeby ciągle robić rap i iść naprzód z tym? Wydaje mi się, że nie jest to wybitnie specyficzne miasto, być może jest tam troszeczkę więcej pato.
więc to może sprzyjać tej bardziej ulicznej stronie. Natomiast tak jak w każdym mieście chyba dzieją się dokładnie te same rzeczy, dokładnie te same schematy, ludzie obierają i robią rap, podejrzewam, że z tych samych pobudek, także nie wiem, czy jest to coś wybitnego. Ja zawsze byłem przeciwnikiem klepania się po lokalnej pupie. Jeżeli coś się dobrze działo, to bardzo spoko i my to wspieraliśmy. Jeżeli się nie działo, to milczeliśmy, zamykaliśmy, wyrzucaliśmy klucz. Ale w Łodzi ostatnio dużo nawet się dzieje. Jest MDZ Label, są koncerty, są imprezy, co chwilę coś wpada i oczywiście grają ludzie z całej Polski, przyjeżdżają do Was. To chyba jest jednak progres łodzianinie. Łodzianiniowie. Kupisz chońkę. Przychodzą licznie na koncerty i od hip-hopu chyba gwarno. Ja słyszałem, że coś właśnie jest lipa z tymi koncertami w Łodzi. Nie słyszałeś, tak? Tak, jest lepiej koncertowo niż było na przykład 2-3 lata temu, przypomnij sobie. Nie działo się totalnie nic. Zgadzam się z panią prowadzącą. Moje uszanowanie. Szafoba. Szafa gra. Wczoraj grał PZ, dzisiaj gramy my. Dzieje się. 10 listopada w końcu ukazuje się wasza płyta na rynku muzycznym. Nie wiem, nie orientuję się. Uprawiają strategiczną korbę liryczną, zaś muzyczną stroną projektu zajął się Marek Dulewicz, wasz wydawca, również Embryo Nagrania, spod tego szyldu ta płyta się ukazała. No i jak panowie, czy ten debiut był tym, czego oczekiwaliście i tak naprawdę odbiór był okej, czy raczej nie? Mój wydawca wspiera mnie w działaniach. Tak, odbiór jest bardzo pozytywny. Stali fani w większości zadowoleni, paru niezadowolonych, no bo muzyka trochę inna niż zawsze u nas. Paru nowych fanów przybyło. Jakoś się kręci. Więc odstawmy dobre chęci. Kontrachęci. Co powiesz? Zadowolony z odbioru płyty. Jestem niezwykle zadowolony w moim mniemaniu. A, ludzi. No oczywiście, że w moim mniemaniu. W moim mniemaniu jest to nasza najlepsza płyta, będę to podkreślał zawsze, jest bardzo fajna muzycznie, jest najlepsza nasza tekstowo na tę chwilę. Tak. Oczywiście możemy lepiej, dziś już myślę, że zrobilibyśmy to co najmniej 2 razy lepiej. No jak. Także ja składam tej płycie pokłony, hołdy i śpiewnię. Natomiast co do odbioru ogólnego, no wiadomo, że zawsze może być lepiej, zawsze mogliśmy podbić szturmem rynek muzyczny, natomiast nie jest to płyta tak zwana życiowa. Czyli nie płynie ona z tym nurtem, który charakteryzuje się największą odbieralnością w związku z uniwersalizacją przekazu, tak to nazwijmy. W związku z tym, że jak już powiedzieliśmy kiedyś, śmiejemy się z rzeczy zupełnie różnych, natomiast smucimy z dokładnie tych samych. Dopadł kryzys wszystkich, oh my god. I tylko Rydzyk krzyczy, oh my god. Bo to nasz świat, patrz, ktoś ukradł utarg. I to nie Dubaj w długach. I mamy uran w rurach i jakiś urabura siedzi za Zielsko pod łóżkiem. A Józek Fritzl ma zajętą komórkę. Z szerokim łukiem mijam kiosk od lat. Wszak prasa mnie przytłacza, jakbym pod nią wpadła. Telewizja, ale ty kłamco nie wierzmy. Wybito sobie z głowy jak Karol Bielecki. Bo z polityką to tak jak być starcem, opada słupek poparcia dla partii. Z czasem robi się też nudno strasznie. Stoczniowcy siedzą i giercują w statki. Tu każdy hetero to intryga dla wielu. Ty niby też, ale jednak się wypinasz na gej, co nie? Stoję na bloku, krzyczę SOS. Po temu światu wszyscy wieszczą kres. Kiedyś to wszystko musi pieszcząć. Wiem, wiesz w to też, a jak nie, to nie. Stoję na bloku, krzyczę SOS. Po temu światu wszyscy wjeżdżą kres. Kiedyś to wszystko musi pieszcząć. Wiem, wiesz to też, a jak nie, to nie. Na płycie dużo ironii, dużo sarkazmu. Niejednokrotnie usłyszałam taką opinię, że żeby tą płytę polubić i zrozumieć, trzeba ją przesłuchać kilka razy. A i tak ciężko ją tak naprawdę z niej wszystko wynieść. Czy się zgadzacie z tym? Przesłuchałeś raz, to nie przesłuchałeś wcale. No tak, tam jest mnóstwo smaczków. Ta płyta jest napakowana aluzjami, follow-upami, punchline'ami, czymkolwiek, także... Dużo słów pamięć. Kilkukrotny odsłuch jest co najmniej wskazany, bo za pierwszym razem ja, jak jego zwrotkę słyszę, jak mi przysyła pilot, nie wszystko od razu wyłapuję i to jest fajne, to jest takie...
Tak jest, nie? Zwłaszcza, że razem pracujecie, powinniście się rozumieć bez słów tak naprawdę. No, a czasami potrafimy się zaskoczyć, a to ważne. Gdybyśmy przestali się zaskakiwać, myślę, że doszłoby do rozwodu. Każdy poszedłby w swoje strony. Prawda? Tak jest. Dopóki jesteś w stanie mnie rozbawić czymkolwiek w swojej nowej zwrotce, możesz spać spokojnie. Sam. Okej, panowie, co to są hashtagi? Tak, to jest shift plus trójka chyba. Tak? Tak. Dobrze mówię? Jareczku, wytłumacz. No jak? No więc... Hashtagi w rapie są sposobem kończenia wersów typu punchline, czyli wers, który uderza ci w twarz. Polega to na tym, że przez dwuwers, na ogół, może to być cztero lub trzywers, przygotowujesz pewnego rodzaju wartość semantyczną. Wraz z końcem tego ostatniego wersu zostawiasz kilkadziesiąt milisekund pauzy i przypierda... Mogę? Tak, proszę. Uderzasz słowem, które budzi jakieś skojarzenia, jest nawiązaniem, porównaniem. Fajnie, jak jest od czapy i bazujesz tę wartość semantyczną na dwuznaczności. Dobrze. Pytam, ponieważ wasza płyta jest naładowana hashtagami, a może nikt, nie wszyscy o tym wiedzą, co to znaczy i tak naprawdę do czego to jest analogia i do czego nawiązuje. Jakby nie było, czy wy sami ślęczycie, pracujecie długo nad tekstami? Jest to dla was coś, co, nie wiem, dojrzewa od A do Z, czy po prostu siadacie i z lekkością ta szesnastka wyskakuje? Ja piszę dość długo zwrotki, natomiast... Mam bibliotekę pomysłów, w której zapisuję pomysły, jak idę, coś mi wpada do głowy, to piszę to, jakieś skojarzenie, czasem nawet hashtag, który jeszcze może nie być hashtagiem, ale gdzieś tam krąży. Potem wykorzystuję to w tekstach, które piszę. Napisanie szesnastki zajmuje mi, ja wiem, z 3 godziny. Chyba sporo. Są raperzy, którzy piszą w 15 minut. Potem to słychać, nie? A kolega? No jakbyś nie wiedział. Ja wiem, ale on nie wie. I oni nie wiedzą. Ten wie, tamten wielkotanie. No jak? Chciałbym zdementować. Teksty piszemy dosyć szybko, chociaż chyba dłużej nam idzie zbieranie pomysłów. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy beat, bo nie piszemy... No jak? Spoko, czekolada. W sytuacji, kiedy mamy już beat, to z reguły numer powstaje w tydzień. Także idzie to zgrabnie, szybciutko, siadamy, piszemy, mamy, klepiemy. Nie zastanawiamy się nad tym jakoś super długo. Dobra, a wiecie, że na przykład w Polsce taki ironiczny, powiedzmy wesoły rap nie ma łatwo. Ludzie jednak u nas lubią się posmucić, lubią słuchać smutasów. Wy tak naprawdę stoicie w opozycji do tego. Czy uważacie, że przez to, nie wiem, na przykład coś tracicie? Tak, bo to jest też trochę tak, że przez tą naszą bekowość ludzie prawilnie podchodzący do rapu nie zdają sobie sprawy, jak zajebistymi raperami jesteśmy, bo kojarzą nas z jakimiś frajerami z dyskotekowych projektów hip-hopolo podobnych. I jest to problem tych ludzi, natomiast odbija się to na naszych statystykach i odbiorze przeciętnym. Co ja gadam w ogóle? Nie, no bardzo mądre rzeczy mówisz, że tak to wygląda. Tak to wygląda, także no... Ja nie wiem jak to jest, bo Polacy lubią czerstwe kabarety, ani mru-mru, pyk-pyk, pieniążki robią, a Mumia już nie robi, no i to chyba o to chodzi, że jakby nasz humor może jest trochę za skomplikowany, chociaż to nie jest jakiś tam Monty Python znowu. No ale fakt, Polacy nie lubią się cieszyć, lubią się posmucić, pozamulać, wódka, ogórek, kurwa i spać, nie? Pytajesz, czy możesz? Już mi ja nie pozwoliła. Nie pytam się kobiety dwa razy. Co sądzisz o tym? Na przykład gdybyście napisali bardziej smutny numer, bardziej prawilny, nagrali do niego teledysk, to liczba lajków wzrosłaby? A zrobiliśmy to? No paradoksalnie, zrobiliśmy Koniec Świata. Liczba odsłonięć nie jest astronomiczna, także... Ale faktycznie są ludzie, którzy wcześniej nas nie znali, wysłuchali ten numer i się jarają, natomiast nie wiem, czy się jarają resztą płyty, bo przewijają ten numer w kółko. Z takimi opiniami się poznałem, także pojęcia nie mam. Eksperymentalnie zrobiliśmy takie coś, trochę z potrzeby serca, trochę z potrzeby bitu, który się pojawił, który bardzo chcieliśmy podjąć. Nie wiem, co będzie. Chcemy zrobić teraz zupełnie coś innego i zobaczyć, co się stanie. Bum.
proszę. Znów polski rap na olicie, a szkoda, że nas nie idzie tak znakomicie. Polski rap zaczął mi koło chuja latać w czasach, kiedy rozumiałem Mikołaja Pugajaka. Wczoraj mały Angol wziął dziecko, zrobił świnie. Kurwa macie, ma 13 lat, mógłby być moim synem. Dziś piętnastki dawno miały wszystkich chętnych buzi, a ja w tym momencie robię gały niczym mezy Özil. Szoku, ile potrafi dziś dziecko. Wczoraj w słońcu grał w klasy, dzisiaj w klasie gra w słoneczko. Takie czasy, tylko patrzysz jak się przyjmie u nas. Synku, kogo kochasz bardziej, tatę czy tatusia? Klipy kręcisz aparatem, zdjęcie telefonem zrobisz. Dzwonisz komputerem, to nie mieści się, że w mojej głowie Armagedon jest blisko. Future widzę marnie, ale nie chcę nic przegapić. Mów mi Steven Tyler. Stoję na bloku, krzyczę S.O.S. Po temu światu wszyscy wieszczą kres. Kiedyś to wszystko musi wierzchnąć, wiem, wiesz w to też, a jak nie, to nie. Stoję na bloku, krzyczę S.O.S. Po temu światu wszyscy wieszczą kres. Kiedyś to wszystko musi wierzchnąć, wiem, wiesz w to też, a jak nie, to nie. Stoję na bloku, krzyczę S.O.S. Na bloku krzyczę S.O.S. Nie będzie już takiej ironii, takiego żartu, w zupełnie inną stronę pójdziecie? Nie, tematycznie chyba pozostaniemy przy tym samym. Zmienimy, wydaje mi się, klimat muzyczny. Całkowicie, bo nie chcemy się powtarzać, powielać, spróbować czegoś innego. Zwłaszcza, że mamy od tego ludzi. Dobra, ta płyta jest odzwierciedleniem waszych osobowości? Oj tak, zdecydowanie. Jakie życie, taki rap, jak mówił filozof z Poznania. Pozdrawiamy tego pana. I to prawda, no my wiedziemy takie życie bardzo wesołe. Tak. Nasze teksty są jak rozmowa z nami, prawda, Aniu? No. Ja się zgadzam. Ale nie wiedziemy jakiegoś super wesołego życia, no już weź nie pitol teraz, mogę? Tak, proszę. Nie pierdol, chłopaku. Nie, ukrywamy się raczej z tym, nie lubimy się wyświetlać chyba ze smutami, tak jest prawda. Że to bardziej w tę stronę. Jest tam gdzieś tragikomizm ukryty, podszyty. Już kilka osób, rozmawiam z kilkoma osobami na ten temat, że tak naprawdę ta nasza wesołkowatość to jest tylko maskowanie naszych jakichś tam smutnych, dziwnych, ukrytych pragnień. Może jesteśmy wycofani i tak chcemy zyskać atencję. Nie wiem, nie orientuję się. Wczoraj na koncercie ludzie znali wasze teksty. Bawili się przy tym super. Zresztą wy macie mega, mega, mega dużą energię w sobie, co słuchać na tej płycie. Przesłuchując jej od razu można spodziewać się wielkiej bomby na koncercie, a już fakt, że wychodzicie tańcem na scenę jest bardzo fajny. Jak się wam podobało wczoraj w Fonobarze? Bardzo nam się podobało. Właśnie odbiór bardzo fajny. Ludzie znają piosenki, śpiewają je z nami, machają rękami i z naszych sugestii słuchają się również. Bardzo mi się podobało. Podobno nagłośnienie, jak to w Fonobarze, no my ze sceny nie wiemy, ale było dobrze, tylko bardzo mi przeszkadzał niski sufit, no my nie jesteśmy mali i ciężko. Tam jeszcze taki wał był przed... Nie jeden tam wał był. Nie jeden wał, parę wałów, także sufit do podniesienia, panowie jakieś karton gipsy, po 200 to, albo po 300, nie? A tobie? Mnie podobało się też, nie było tam tylu ludzi, ilu się wstępnie zapowiadało, chociaż oczywiście, że wiemy, że wydarzenia facebookowe należy z reguły dzielić na dwa, także nie wiem, jak to wszystko wyszło organizacyjnie, odbiór bardzo fajnie, zresztą my w Warszawie wiemy, że mamy kilku zagorzałych słuchaczy, także przyjechaliśmy całej tu... Całej Polski. Przyjechaliśmy tutaj pewnie, tak, na swoje. Dziękuję. Proszę bardzo. Wczoraj też i dziś kręciliście teledysk. Do jakiego numeru utworu? Co tam jest? Więc projekt, który kręcił wczoraj teledysk, nazywa się Polskie Karate. W skład jego wchodzi Wyga, Igor Illa, Metro oraz DJ Flip. Kręcą trzeci singiel do utworów Trzy Dupy, w którym występujemy gościnnie my, czyli zespół wokalno-muzyczny Dwa Sławy. Będzie srogi melanżowy utwór, srogi melanżowy teledysk. Cztery dobre dupy w jednym numerze. Dasz wiary? Wyga i Gorilla, Jarek i Radek i modelka. Ciacho, czemu nie mówiliście, wpadlibyśmy na making of?
Ciacho? Mieszkanie prywatne, a gospodarz był strasznie podirytowany tym, co się tam działo. No, dziwisz się, 30 typa na mieszkaniu w środku Warszawy. Zresztą jedna kamera więcej by was tam nie zwabiła. To prawda. Słuchaj, no zapraszamy cię, zaproszenie wsteczne. Nie wiem, jak to wykonać, ale... Dobrze, panowie, oprócz tego projektu, gdzie jeszcze będziemy mogli was usłyszeć? Nigdzie na razie. Wszystko, co miało być do wypuszczenia z nami, zostało wypuszczone. Dużo tego nie było. Żadnych gościnek nie ma na horyzoncie, co nie? Propozycje się pojawiają, natomiast te propozycje są, no są na tyle różne i na tyle bardzo często nierówne, nie bójmy się tego słowa, bo jednak zawsze szczerze odpisujemy i tak dalej, że no nie podejmujemy się, póki nie ma za jaranka, nie ma pisanka. Taką mowę. Też jest ten problem z nami, bo najlepiej nas zaprosić obu. A czasami obu to za dużo. Dwie kolejne zwrotki dodatkowe, więc tak z tym zapraszaniem różnie nas bywa. No ja liczę, że Radek się załapie na trzeci raz mentalizm. Ten, co mnie sprzedał, świniak, tak, to prawda, były dwie próby, przyznaję się. Znaczy nie, że wynikało ode mnie, kolega do mnie napisał. Natomiast zawsze w konsekwencji mnie ktoś zastępował takim, jestem zajebistym raperem. Jestem ciekawa jeszcze jednego, jak w ogóle wy odbieracie polską scenę? Jaki poziom ma dzisiejsza polska scena? No bardzo dobry, piękne rzeczy się dzieją. Oczywiście my nie jesteśmy już młodzi, więc nie mamy też tak dużej zajawki na te zajebiste rzeczy, które wychodzą, ale dobre płyty, no przecież tamten rok obfitował. Bisz, Zeus, Borikson, Lajk, Wasławy, wow. Bardzo dobry rok dla polskiego rapu. No. Myślicie, że to będzie tendencja wzrostowa, czy chwila zachłyśnięcia naszą kulturą i wiecie... Później jakoś to gdzieś w niepamięć pójdzie, ludzie zajarają się, nie wiem, bardziej dubstepami, czymś innym i pójdzie to w zupełnie inną stronę. Tak poniekąd się dzieje na zachodzie. Ja bym chciał chwilkę odpoczynku od zeszłego roku, bo był straszny przesyt, wyszło bardzo dużo płyt, bardzo dużo dobrych płyt tak na dobrą sprawę i bardzo dużo płyt przez to, podejrzewam, że no może nie lepszych, ale równie dobrych, których nie dałem rady przesłuchać przez to, że było tak dużo dobrych. Także chciałbym tendencji spadkowej, jeżeli chodzi o częstotliwość ich wydawania, natomiast wydaje mi się, że już dzisiaj ci ludzie mają tak dobry warsztat, że no nie robią słabych numerów. Po prostu. Czyli dzieje się bardzo dobrze. No jak? Geniusz. Mamy dla was specjalny konkurs. No jak? Do wygrania 3 płyty. Pierwsza płyta Aloha Entertainment, Proce Ente, DJ Anusz, Dzień z Życia, Mistrza Ceremonii. Radeczku, pokaż ten. Płyta numer 2. Embryo nagrania, Raca Donde, Konsument Ludzkich Sumień. Kaching. Płyta numer 3. Zespół wokalno-instrumentalny 2, SLAWY. Nie wiem, nie orientuję się. Błoj. Pacm. Nie. No tak. No tak. Pytanie brzmi. Ten oto plenerowo TV-owy odtwarzacz muzyczno-radiowy marki nie wiadomo jakiej jest zasilany albo z kabla, albo z baterii. Jakich baterii? Ile i jakich baterii wchodzi w tył tego odtwarzacza mordeczko? To jest pytanie. Aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać poprawną odpowiedź na adres konkurs@raportal.pl, subskrybować nasz kanał oraz polubić oficjalny fanpage Telewizji Plener. Chcecie, żeby też was fanpage lubili? Lub ta. Nie, ta. Jest taki numer, śmiertelna nawika dwusławowa. Odpalcie ten numer na YouTubie, to wystarczy. Śmiertelna nawika dwusławowa, wpisz tak. Odpowiedź. Lubisz Plener TV, oficjalny kanał, subskrybujesz i słuchasz. Śmiertelnej nawiki dwusławowej. Kaching! Tak jest. Wielki żółw! Pięknie, Plener dziękuję. TV, najlepsze żółwie w mieście. Tak jest. Żadna panna nie zbija tak mocno żółwie. Nie ma opcji. Elo 320. Dziękuję. To jeszcze jeden. Dziękujemy. Do zobaczyska w kolejnym odcinku Plener TV. Siemano!